Wyciskane ciężary, masaże dla seniorów, ćwiczenia aerobowe dla wszystkich chcących zgubić zbędne kilogramy. Setki Lubartowian ruszyło na ulicę Zieloną. Inwestycja spółdzielni mieszkaniowej okazała się strzałem w dziesiątkę. Niestety ogromna frekwencja, szczególnie zmotoryzowanych sportowców, nie wszystkim się podoba. O obiekcie przy Zielonej mowa była nawet na sesji Rady Miasta. Tutaj, jeśli chodzi o mobilność, mam taką uwagę, ewentualnie tylko może sugestię, żeby może przy ulicy Zielonej, na skrzyżowaniu ulicy Zielonej i Mickiewicza, zorientować się, jak wygląda dzisiaj sytuacja z pojazdami, które blokują praktycznie całą ulicę Zieloną. Tam inwestor posadowił duży obiekt, bardzo dużo osób tam uczęszcza, to jest obiekt sportowy, ale niestety na całości tej ulicy jednej czy drugiej, czy Mickiewicza, czy ulicy Zielonej, niestety nie są wydzielone parkingi i po jednej, i po drugiej stronie obydwu ulic. W czasach newralgicznych, kiedy tam naprawdę bardzo dużo osób przychodzi, a też są to weekendy, z jednej strony, jeżeli pojazd wjedzie, i z drugiej nie ma możliwości się wyminięcia. I tam naprawdę tworzą się bardzo duże korki. Może rozwiązać ten problem trzeba by było oznakowaniem drogowym. To tylko taka moja sugestia i tak naprawdę bardzo ważne pytanie ludzi, którzy tam mieszkają. Jeżeli mówimy o parkowaniu przy siłowni, no to też miejsce jest takie, jakie jest, są przepisy prawa i większość godzi się na to, że te przepisy są łamane. No. Co do radnej Mizio, to czy radnego Siwka, to ja bym nie napuszczała policji na mieszkańców, no bo to się obróci przeciw nam. Także nie potrzeba tu mandatów po prostu mieszkańcom. Policja i tak się wywiązuje aż nadto z mandatami. Także tutaj ja bym prosiła panie komendacie, żeby z tymi mandatami trochę jednak sfolgować. Ja chciałem tutaj wesprzeć panią Romańsko-Wiesławę Serwin w tej wypowiedzi, ponieważ faktycznie nie od razu być może trzeba maszerować i każdemu nakładać mandat, bo jest jeszcze coś takiego jak upomnienie i naprawdę upomnieniem można dużo zdziałać i myślę, że mieszkańcy podejdą do tego ze zrozumieniem, tym bardziej jeżeli od razu nie dostaną mandatu, to i policja będzie lepiej postrzegana, bo wiadomo, te stawki, które dzisiaj są, powodują, że nie każdy będzie potem kłaniał się w pas policji w chwili, kiedy kilkaset złotych zostanie mu wyjęte z portfela. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o kwestię Zielonej i Mickiewicza, to chciałem zwrócić panu komendantowi uwagę, ponieważ stwierdził pan, że sytuacja taka jaka jest, to chciałem zwrócić, że tam znajdują się dwa duże parkingi obok tego obiektu. 10 metrów dosłownie od tego obiektu znajdują się dwa olbrzymie parkingi, na których można swobodnie zaparkować. Sam tam ćwiczę, także nie ma żadnego problemu, żeby pojechać i zaparkować na tych parkingach miejsce. Natomiast o wiele gorsza sytuacja jest na ulicy Partyzanckiej. I tutaj, jeżeli radny Siwek wskazywał na pewne niedogodności, to proponowałbym się przyjrzeć ulicy Partyzanckiej i tam naprawdę oznaczenie by się przydało właściwe. Podobno przy ulicy Zielonej nie ma parkingu, no i nie ma gdzie zaparkować. Podobno nie ma parkingu, nie ma gdzie zaparkować, a my znajdujemy się gdzie? W lesie? Jesteśmy przecież właśnie na parkingu, olbrzymim parkingu, który znajduje się obok siłowni. Jest tutaj naprawdę dużo miejsc, gdzie mogą mieszkańcy spokojnie, ci, którzy przyjadą na siłownię, zaparkować. No i taka moja gorąca prośba, żeby nie kusić losu, bo po tym, co wydarzyło się na sesji Rady Miasta, po tym, jak głos zabrał radny Siwek, to boję się, żeby się nie okazało, że okazuje się, że ulica, która tak naprawdę nie jest użytkowana przez mieszkańców, a sporadycznie przejeżdżają tędy auta, może się okazać, że stanie się główną arterią Lubartowa, jeżeli chodzi o ilość mandatów, które będą nakładane. Więc dla bezpieczeństwa proponuję ten jeden parking, ale jeżeli spojrzymy za moje plecy, to tam z tyłu jest brama wyjazdowa. Daleko. I jeżeli tą bramą wyjazdową wjedziemy i wjeździemy na drugą część, na drugi parking, który mamy nieco niżej, no to tam jest znowu miejsce na kilkadziesiąt aut, także jest gdzie zaparkować. I dla świętego spokoju proszę tych, którzy trenują na siłowni, aby nie nadużywać cierpliwości pana radnego Siwka, bo może się to skończyć. Zresztą wczoraj byłem na siłowni,
i dowiedziałem się od tych, którzy ćwiczyli, że już jedna osoba dostała 300-złotowy mandat, że druga teraz biega po policji i się tłumaczy z tego, dlaczego tam parkowała. Bezpiecznie będzie, jak staniemy sobie tu, gdzie są miejsca przewidziane. Mhm. Czy faktycznie jest tu tak duży ruch, że samochody nie mają jak się wyminąć? No ruchu praktycznie nie ma. Widzimy, stoimy teraz. Auta praktycznie nie przejeżdżają, nie ma praktycznie ruchu, więc nie wiem, o co te kopie są kruszone. No ale jeżeli już zostały skruszone, no to należy naprawdę uważać, a po drugie, jeżeli spojrzymy również na ilość domów, które się tutaj znajdują, no to jest, przed chwilą naliczyliśmy chyba 5 domostw przy całej ulicy, więc praktycznie jest to droga nieużywana, no ale komuś to przeszkadza. Siłownia cieszy się ogromnym zainteresowaniem także wśród mieszkańców spółdzielni. Czy zatem zarząd spółdzielni uruchomi kolejną pulę karnetów? Tak, wydaliśmy już ponad 400 karnetów i podjęliśmy decyzję, że uruchamiamy kolejną pulę, także każdy, kto chciałby skorzystać z naszej siłowni i poprawić swoją sylwetkę, także zapraszamy. Są te karnety. Ci, którzy wcześniej wzięli, to już dobrze wiedzą, że jak się raz wzięło karnet, to się funkcjonuje na tej siłowni i ćwiczy. Zresztą mnóstwo członków widzę. Jest bardzo fajna atmosfera, bo nawet popołudniami nie ma sytuacji takiej, żeby tak zwani seniorzy, którzy zazwyczaj się wstydzą ćwiczyć, ale tutaj nie ma żadnego problemu. Jest senior, ćwiczy, jest specjalny trener personalny, który każdemu pomoże, jeżeli będzie chciał tutaj funkcjonować. Także cieszę się bardzo, że oddaliśmy to siłownię w dobre ręce i że naprawdę profesjonaliści się tym zajmują. Kto zatem może zgłosić się po karnet? No i co z pozostałymi imprezami, jakie przed pandemią organizowała spółdzielnia? Tak jak zawsze, nie można się zgłosić, jeżeli ma się jakiekolwiek zobowiązanie w spółdzielni mieszkaniowej albo nie jest się zgłoszonym do śmieci, jako osoba, która produkuje odpady. Więc tak naprawdę członek spółdzielni mieszkaniowej, mieszkaniec spółdzielni mieszkaniowej może zgłosić się spokojnie po karnety. Mamy dosyć duże środki na Funduszu Kulturalno-Oświatowym, więc na pewno będziemy wspierali naszych mieszkańców w tym, żeby poprawiali sylwetkę. A co z pozostałymi imprezami? Planujemy, że wszystkie się odbędą. Mamy już obiecane gwiazdy kabaretu i odbędą się pierwsze wydarzenia we wrześniu, a później wszystko to, co normalnie, cyklicznie się odbywało. Więc na pewno w kolejnych, oczywiście, no jedyną przeszkodą, jaka może się pojawić, to pandemia i problemy z COVID-em, ale mam nadzieję, że na tyle sobie już poradziliśmy z tym problemem, że będziemy mogli spokojnie funkcjonować i spokojnie będziemy mogli organizować wszystkie imprezy. Kolejny pomysł prezesa Jacka Tomasiaka okazał się strzałem w dziesiątkę. Do siłowni na ulicy Zielonej ruszyły setki mieszkańców Lubartowa. Owa wysoka frekwencja była omawiana nawet na sesji Rady Miasta. Miejmy nadzieję, że w ślad za wystąpieniem radnego Siwka nie okaże się, że policja zamiast pilnować porządku w mieście, będzie stała pod siłownią i polowała na źle parkujących sportowców. Dla kanału S Bartosz Giza.